Siemaneczko, z tej strony Wodza, to jest drugi odcinek z Lords of the Fallen. Czyli tak, byliśmy tutaj, pokonaliśmy tutaj tego pierwszego strażnika i musimy odszukać Kaslo, który jest ranny. O, proszę, jest tutaj pierwszy jakiś przeciwnik, dobra. Najpierw podejdę tutaj. Limbs twist and turn in ways they're not supposed to, and their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned, and it burns deeper into me. Kurze, są straszne naprawdę zapisy tych mnichów, nie powiem. No dobra. Okej. Okruch energetyczny i trzy mikstury lecznicze. O ty kurde, szybki jest, co? Tak na to wygląda. O, ale mnie zdzielił, cholera jasna, by to wzięła. O, gościu. Dobra, wejdę z nim tutaj do tej sali. Tutaj się powinno dobrze walczyć. No i co? Jasny gwint. Przecież odskakuje. No to jest niesamowite. Przecież ja odskakuję. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, gościu, lejemy się. O ty cholero. Który podkrada się do ofiary. Bang. O kurde, ale przywalił mi trochę. Trochę mi przywalił. O ty kurde, cholero. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, elegancko. Z tym poszło elegancko. Soon after banishing the god, the three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Okay, przyjąłem. No dobra, tu nie możemy, okej, dobra. Tutaj ktoś jest? Tutaj jest ten gość, którego ja nienawidzę. Kurde blade. No jednak nie ominie mnie walka z nim, no niestety. O kurde, już mi tak dowalił, na samym początku. To jest menda. Że szok. Nie cierpię go. Wejdę z nim tutaj do sali. Powinno być łatwiej. Idziesz, gościu? Idziesz, idziesz? No dobra, idzie. No to będzie też ładna potyczka. Tak mi się wydaje. Dobra, nie mam za bardzo dojścia do niego. No bo... No, o, no. Oczywiście, oczywiście. No i kurde, czemu on trafia? No to jest niemożliwe przecież, no. Jasny gwint. To musiał być mocny cios. Tak, i tak by mnie trafił. No, już ja to widzę, oczywiście. Oczywiście. O. Bang, udało się.
Ale naprawdę, jak ja na niego zużyłem cztery mikstury, w sumie 5, bo teraz piątą piję, to nie wróży dobrze. No ale dobra, zobaczmy co dalej. Co się tutaj czai dalej na nas w mroku. Co, tu nie mogę przejść? Aha, okej, dobra. Tutaj jest ten kolega, nawet tych jest ich dwóch. What exactly were the lords? They wielded power beyond our understanding. Spróbuję podejść i przynajmniej jednego zabić, wiecie? Bo są odwróceni plecami. Ty cholero. Dawaj go, zanim zdąży zaatakować, dobrze. No dobrze poszło teraz. Wiedza, ekwipunek. No dobra, puklerz. Średnia zbroja, tak? Lekka zbroja. Średnia, lekka. Lekka. Niech będzie. Dobra, napierśnik. A, kapłana. Zdobyliśmy chyba cały wystrój kapłana, prawda? No dobra. Doświadczenie, gdzie tu jest 345, ok. Ciosu z wyskoku naciśnij RT podczas sprintu. RT? To chyba jest pod konsolę pisane. O, no i proszę. Tu jest kolega. Ładne widoczki, jak widać. Użyjemy. F. Dobra. I trochę kupimy na zaklęcia. No, jeszcze troszkę nam brakuje, ale to spokojnie. I dodamy sobie do czego? Dodamy sobie troszkę zdrowia. Okej, będzie dobrze. Powinno być dobrze. No i tutaj jest... O, cholera jasna, jasny gwint. Oni są porąbani, jak tak atakują. Dobra, czekam. On się odbije i teraz można go. Raz. O, wiem. Kurde, oni tak gryzą. Skurczybyki cholerne. Dobra, poszedł. No nie, dobrze, tutaj są dwa. Jest ten wariat z tym toporem. Cholera. Dobra, on sobie idzie w tamtą stronę. A my tutaj musimy szybko tych załatwić. Zaraz tu ten dureń przybiegnie. Nie wiem, czy już nie biegnie. Także się wycofałem na chwilę. On nas chyba nawet nie... Czy on nas zauważył, czy nie? Chyba nas nie zauważył. I bardzo dobrze. Bo my się pobawimy tylko z tym kolegą tutaj. O. A tego wariata z toporem... No cóż, też go trzeba będzie pokonać, no niestety. Co mi da ten ochruch energetyczny? Coś mi tam daje podobno. Zwiększanie energii. Oh yeah, tak to się robi. Brawo, wodzu. Ten jest chyba jakiś słabszy. A może nie. No. O kurde, tego się bałem. O, no, blisko było. I teraz, jak tak... O, uciekaj. Dobra. Hop. Jest chwilę plecami, zamachnął się i go można
Dokładnie. No, to jest silny cios, to co on robi, niestety. No i kurde, trafił. Dobra, ktoś tam jest. Ktoś tam jest i... gdzieś tam. I prosi nas o pomoc. Ty kurwiu jeden. Zabiję cię, no. Dobra. Elegancko poszło. To chyba ten mnich, prawda? Tutaj. Muszę otworzyć tą bramę. Kurde, jeszcze jeden. No to ładnie. To lekko nie będzie. Lekko niestety nie będzie. Dobra. Tradycyjnie cały czas. Ta sama taktyka. O, żeż w mordę, no to ładnie. Nie wiem, jakim cudem on mnie tam dosięgnął tym swoim patykiem, no ale dobra. No. Bez jaj. Naprawdę. Bez jaj. Jezu, jak mnie goni. Jak porąbany. Chyba się wściekł. Na to by wychodziło. O kurde, no to fest teraz. Teraz to fest. Teraz to już nie za bardzo mam do niego podejście. Ale dobra, wyszło. Tyle dobrego. Tą dźwignię ruszamy. Okej. Nic tu do zebrania nie ma. Ale widoczki są ładne, co? Widoczki są naprawdę bardzo ładne. Martwi mnie tylko to. Tu jest druga dźwignia. I tam jest jakiś przeciwnik. I to chyba jakiś nowy w ogóle. Martwi mnie tylko to, że nie mam już żadnych mikstur leczniczych. O, tak mogę sobie odnawiać. Właśnie chciałem spróbować. Czyli w tych okruchach, w tych punktach kontrolnych możemy sobie to odnawiać. No dobra, to podchodzimy do tego. O, ale skurczybyk. Dobra. Chodź tutaj. Widać, że jest szybki bardzo. O, cholera jasna. No to kurwa, nie wiem, co ja z nim zrobię. O, no nieźle, nieźle. Kolega jest naprawdę... Oj. Zdążę? Kurde, ledwo zdążyłem wypić miksturę. Ale menda. Ja ci dam, ty cholero jedna. Kurde blade. Dobra, patrzcie, jak to się robi. Patrzcie, jak to się robi. O, no nie tak, nie do końca nie tak. Nie, tak się tego nie robi. Powiem wam tak, wrogowie się respią. O, coś się przycięło, coś? Aha, dobra. Za to bramę mamy już otwartą. Miksturka jedna. Dobra. Dobra. Oj. Niedobrze.
No. Kolego. Podbiegniemy sobie tutaj, bo to czas na drugą miksturę, moi drodzy. I teraz E. Ole, walnąć potrafi gość, fest. Powiem wam. Zaznaczyłem go sobie i tak się czasami łatwiej walczy, czasami trudniej. Takim moim skromnym zdaniem. Dobra, okej. Elegancko wyszło. Weźmiemy sobie to tutaj. Tu coś. Tu jest kolejny taki furiat. Ale mnie się już nie chce z nim walczyć. I tu jest ten mnich, który nas prosił o pomoc. Help me, please. What happened to your hand? Spider venom. It burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poisoned limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. A, czyli mamy mu odrobać rękę, tak? No, jasne, pewnie, nie ma problemu, no. On your head be it. Thank you. I owe my life to you, stranger. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court, a reminder of my sins. Please, put the axe down now. I need to get inside the main building. I'm looking for Antanas. Antanas is in the citadel, but the gates had been sealed as soon as the Rogar started swarming in. It's now impossible to get inside. And even if you would, I don't know if you'd find anyone alive inside. The sky. No niedobrze, niedobrze, bo gość, którego szukamy, w ogóle nie wiadomo, czy żyje w takim wypadku. I think the square of the judges is the only possible way to enter the citadel. If it hasn't been already destroyed, maybe you'll find a passage there. Dobra. You need someone to patch you up. You won't hold long in this state. I am the healer monk here, and yes, I see the irony of the situation. You must have supplies. I do. They're in the laboratory, but the place is full of Rogar beasts. It's no use. I won't make it there in this condition. Pomożemy mu, bo niby czemu nie. Take this one. Dobra. Powinno mu to pomóc. Drzwi, drzwi i droga na wprost. Gdzie by tu pójść? Wszędzie niebezpiecznie, co? Podejdziemy powolutku. I tak to się właśnie robi. Jezu, trzy tam są. No zwariowali się chyba, no. Ale wszystkie są odwrócone plecami, tak jakby. Może przynajmniej jednego mi się uda załatwić. Dobra. Szybki odwrót. Co jest, nie załapały? Ej, właśnie wam brata zabiłem. Nic, nic z tego, nie obchodzi was to. No skoro nie, to nie, no. No to teraz czas na ciebie. Dawaj, odbij się od tarczy. No chodź, to chodź. No chodź. Dobra, widzę, że ciebie trzeba zabić. Okej, okay, elegancko, dobra. One nie są takie ciężkie. Tu jest skrzynia, którą możemy otworzyć, tak? Tak mi się wydaje. Otwórz, no. Boję się tylko tego wariata z toporem tutaj. Który tutaj jest.
Już mnie chyba zauważył, cholerny. Dobra. Okej, okay. O Jezusie, jaka tutaj była rzeź. No wprost pod topór mu skoczyłem, no. Jasny gwincior. Dobra. Ja, dobra, uciekaj, 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 uciekaj. O Jezusie, dobra, 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 dobra. Dobra. Dobra, o kurde, 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 kurde. Dobra, 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 dobra. Gość jest dobrym przeciwnikiem, nie powiem. Takim moim skromnym zdaniem. Lejemy do końca? O kurde, on czy ja teraz? No, dawaj gościu. Dobra, ja. Elegancko. Problem tylko w tym, że mamy jedną miksturę, ale dobra. Co tu się dzieje? Czy tutaj ktoś z boku jest? Żeby ktoś mi nie wyskoczył zaraz. Jakiś kolejny furiat. No dobra, nic tutaj nie ma. Wow! To jest jakaś broń? Rękawica to wyjątkowa broń. Wykorzystuje energię magiczną do różnych ataków dystansowych. Eksperymentuj ze wszystkimi trzema trybami ostrzału za pomocą G. Zdecydowanie warto wypróbować działanie run na rękawicę. Elegancko, G. Jak nią strzelać? Rękawica gotowa, ale jak mam nią strzelić? Czekajcie. A, dobra, Q. Jasne. Q, czyli Q. No dobre, dobre. Zmieniłem wybuch. Zbyt niski poziom magii, dobra. Czyli czekamy aż magia. O, ale to magia to nam się będzie. Jezu! Ale nie zauważyłem gościa. Ale cholernik. A to jest ten. To jest ta, o, to cholera, jasne, to jest ta szybka menda. No to kurwa już po mnie chyba. Nie wiem co mnie teraz trafiło w tym momencie. Nie mam pojęcia zielonego. Ale okej. O Jezu, tu jest punkt kontrolny. No przez nich już przebiegniemy, co? Bo na pewno nie będę się z nimi wszystkimi lał. Tego tutaj trzeba będzie pokonać. Dobra. A, chronić się możemy też rękawicą. No okej, okay, spoko. No dobra. Tyle, moi drodzy. To już 20 minut wystarczy. Będziemy dalej w następnym odcinku szukać tego naszego przyjaciela Kaslo. Yo.